Cześć, tu Wojtek z polskazwiedza.pl. Mój ostatni dzień na Sri Lance. Jestem w Colombo. Jutro o 4 rano wsiadam już taksówkę, jadę na lotnisko, więc mam tylko jeden wieczór, żeby poznać to miejsce. My sobie po prostu spacerujemy w pobliżu naszego hotelu Marino Beach Colombo. No i takie duże centrum handlowe, ale tu jest Pasillo Tea Gallery. Tu pójdziemy zrobić zakupy herbaciane. Naprzeciwko centrum handlowego świątynia z takim widokiem. Tradycja i nowoczesność. Bardzo malowniczy widok. Nowoczesne wieżowce. Piękna świątynia. Na wyspę niestety nie wejdziemy. Mogę wam tylko pokazać, jak wygląda most. Więc tak to wygląda. Ale jest zamknięty. To są schody i patrzcie na ten budynek. Gigantyczny. Jeszcze ma tak zrobione te balkony, że balustrady są szklane, więc z daleka wygląda, jakby w ogóle ich nie było. Kolejna atrakcja Colombo, ale widzimy ją z daleka. Już pewnie będziemy szli, niestety dzisiaj pogoda jest taka sobie. Pada, przestaje, znów pada. Ale to niesamowicie teraz wygląda. Jest po 18. A tu centrum handlowe. Jesteśmy w Colombo City Center. Centrum handlowe, idziemy sobie pozwiedzać i kupić herbatę. W końcu trafiliśmy, idziemy kupować. Farbowany ryż. Ale ktoś się napracował. Hotel Marino Beach. Właśnie tutaj. Basen jest czynny, jak widzicie, od 6 rano do 10 wieczorem. Więc chyba sobie jeszcze przyjdziemy. Dopiero jest 19:15. Więc mamy jeszcze 3 godziny, żeby popływać. Dalej jestem zachwycony tym hotelem. Cieszę się, że wybrałem go jako ostatnią noc na Sri Lance. Szczególnie, że już musimy o 4 rano go opuścić, więc do 10 pewnie sobie popływamy w basenie. Potem jakoś się przygotujemy i szybko czas zleci do 4. Potem już będziemy musieli jechać. Ale na razie infrastruktura tego hotelu jest świetnie pomyślana i naprawdę wszystko jest na jak najwyższym poziomie. Wyszliśmy już ze strefy z basenem. Idziemy do centrum handlowego takim oto deptakiem, który zrobili na 10 piętrze. Colombo z góry. Morze jest po lewej stronie. Tak to wygląda. Jeszcze dla gości. To jest siłownia, a my idziemy na kolację. Jesteśmy już na lotnisku, więc czekamy na odprawę. Znaczy na zdanie bagaży, bo odprawiliśmy się online. I wracamy do domu. I idziemy już do samolotu. Kończymy naszą przygodę na Sri Lance. Bo naprawdę intensywne 2 tygodnie. Więc w Sri Lance mówię do zobaczenia, nie do widzenia. Bo jestem przekonany, ile się tu będzie. Tak to wygląda, 5 stopni pada, nie ma słońca, 10 godzin lotu i taka zmiana pogody. Jesteśmy już na Okęciu w Warszawie, więc to już definitywny koniec mojej podróży na Sri Lankę. Jest 6 kwietnia 2022. No i koniec. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, Wojtek z Polska Zwiedza. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.